Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Naczytany. Ja jestem Patryk, a dzisiaj pogadamy o książkach, a konkretnie będę je układał. W tle będzie leciał audiobook książki, która nazywa się Burza. Ja kiedyś zacząłem tą książkę, nie wciągnąłem się wtedy, ale teraz jak włączyłem na audiobooku, to opowiem wam, że nawet przyjemnie. No dobra, to zapraszam was do układania. Ja jestem trochę przerażony, bo trochę ich mam i trochę nie mam pomysłu, jak je poukładać. Czy gatunkami, czy kolorami, czy alfabetycznie. Nie mam pojęcia. Ale zaraz to rozkminię. Zapraszam do oglądania. Thank you.
Okej, okay. Jak mogliście zauważyć, ułożyłem te książki moje, wszystkie. Nie wiem, czy mi się to podoba i jeszcze. Pewnie będę zmieniał jeszcze z 60 razy, zanim zaakceptuję jakąś wersję. Ale zanim skończę ten film, to chciałbym wam powiedzieć o burzy. To jest science fiction, thriller, nie thriller, to jest taki bardziej kryminał. I powiem wam, że to jest mega fajny guilty pleasure. Jakby to nie jest, wiecie, literatura wysokich lotów, jakichś takich Pulitzery i Goodreads nagrody jakieś, to raczej tego nie dostanie. Ale słucham tego w audio, tam przy okazji jak robię jakieś rzeczy i to jest mega przyjemna książka. Mega przyjemna książka, mega ciekawa, bo chodzi tu o to, że pani Justyna dostaje sprawę do
rozwiązanie jako emerytowana, jakby jako policjantka, która zrezygnowała już z bycia policjantką, ale jednak chcieli ją do pewnej sprawy, gdzie jest 12 ciał tego samego dzieciaka, tak samo ubranego, jeden do jednego, wszystko wygląda tak samo i zawsze jak się dzieją jakieś rzeczy związane z tymi nadprzyrodzonymi, to pojawia się burza. Trochę vibe Stranger Things, szczerze mówiąc, i bardzo mi się to podoba. Jak na razie, mega guilty pleasure. Tylko jest jeden problem, jest trochę oczywista. W sensie te plotwisty mega jakieś tam wow, duże, to jest takie... To było od początku, wiadomo, tak mi się wydaje, ale to może taka właśnie książka jest, że może chcieli, żeby to było wiadome, a nie, żeby to był jakiś duży plot twist. Jakby tak też może być i to nie jest nic złego. Także tak, ja czytam jeszcze drugą część Dune, czyli Mesjasza Dune. Moja miłość do tej serii dalej jest i dalej będzie, mam wrażenie. A tak naprawdę to update to nie chcę tam więcej mówić, bo to jednak... film o reorganizacji biblioteczki. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam Was do lajkowania tego filmu, do subskrybowania tego kanału i do komentowania tego kanału. Jeżeli macie pytania odnośnie jakiejś książki, którą tutaj widzieliście i nie wiedzieliście, że na przykład ją czytałem, bo nie czytałem wszystkich, ale albo macie jakieś polecenia z tych moich książek, którą następną mam przeczytać, która nie jest oczywistym wyborem. Bo trochę ich tam jest i trochę ich tam jest nieprzeczytanych, tu się muszę przyznać, ale dobra, to jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu, cześć.